Jeśli miasta, regiony i przede wszystkim my sami nie podejmiemy konkretnych działań na rzecz środowiska, to wkrótce czeka nas katastrofa ekologiczna. I to nie scenariusz science fiction, a to, co powoli zaczyna dziać się za naszymi oknami. O tym, jak stawić czoła zmianom klimatu i jak poprawić jakość życia mieszkańców, jest mowa podczas Śląskiego Konwentu Klimatycznego, który rozpoczął się dziś na Stadionie Śląskim. Paweł Jędrusik. Nie od dziś najwięcej i najgłośniej o nadchodzącej katastrofie klimatycznej mówią zwłaszcza młodzi ludzie. Dlatego nie dziwi, że wśród uczestników konwentu jest dużo młodzieży. Zdaniem wielu budowanie proekologicznych postaw powinno rozpoczynać się już w szkołach i przedszkolach. Uważam, że wiele osób w dzisiejszych czasach stara się już być jak najbardziej pomagać planecie, ale jednak dużo osób lekceważy to i ma to troszkę gdzieś. Gdzieś nie mają uczniowie, którzy z okazji kongresu przygotowali specjalną kolekcję mody ze śmieci. Wykorzystywaliśmy różnego rodzaju kable, takie odpady elektroniczne, wykorzystywaliśmy również reklamówki, które powszechnie są wszędzie stosowane i wszędzie za dużo tego wszystkiego. Ale edukacja to tylko jeden z aspektów walki o czyste środowisko. Przed dużymi wyzwaniami stoją gminy, które coraz częściej starają się stawiać na ekologiczne rozwiązania. To m.in. niskoemisyjny transport publiczny. Nie wszystko jest jednak takie proste. Bolączek jest kilka. Pierwsza, najważniejsza to fundusze i tutaj szkoda, że nie mamy do dyspozycji środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo tam dużo środków na te działania jest, zarówno ochronę powietrza, jak i retencję wody. A te dwa problemy w zakresie wyzwań środowiskowych są dla miast najważniejsze. Działania na rzecz środowiska próbuje też podejmować województwo śląskie, stąd m.in. program Śląskie dla Klimatu. Bezwzględnie program ten będzie nie tylko kontynuowany, ale jego formuła będzie rozszerzana ze względu na to, że widzimy, jak istotnym jest edukować, jak istotnym jest informować, jak istotnym jest wspierać te rzeczywiste działania i to na skalę, która nie ma precedensu. Coraz wyraźniej za oknami widzimy wpływ zmian klimatycznych na to, jak nam się żyje, jak nam się mieszka. Priorytety od kilku lat są te same. Te wyzwania to przede wszystkim poprawa stanu naszych wód, powietrza, to rozwój technologii, implementacja tych technologii, które mają poprawiać tak naprawdę stan naszego środowiska i ważna edukacja. To trzeba bardzo mocno podkreślać, żeby uświadamiać społeczeństwo, że jednak to pogarszający się stan naszego środowiska wynika z aktywności człowieka. W trakcie dwudniowego wydarzenia na uczestników czeka 19 sesji tematycznych, podczas których podejmowane będą tematy m.in. dotyczące budynków niskoemisyjnych, transformacji regionu górniczego czy ograniczenia dostępności i przestrzeni miejskich dla samochodów spalinowych.